Cześć, witam Cię na kolejnych zajęciach biologii, przeznaczonych dla tych, którzy realizują zakres podstawowy. Zatem, jako Twój osobisty korepetytor, spełnię na początku standardowy obowiązek, mianowicie przypomnę, co już wiesz. A wiesz, że komórki ciała dzielą się na drodze mitozy. Wiesz także, że w czasie podziału mitotycznego powstają dwie identyczne komórki potomne. Natomiast dzisiaj poszerzymy tą wiedzę, a zatem wyjaśnię Ci, czym jest cykl komórkowy. Oraz kiedy i dlaczego w czasie takiego cyklu zachodzi replikacja DNA. To bardzo ważny element, który na lekcji może być pominięty, no ale my go oczywiście nie zostawimy tak sobie. Dalej, trzeba będzie porozmawiać o tym, jakie fazy wyróżnia się w cyklu komórkowym i czym te fazy się charakteryzują. Następnie dowiesz się, jakie są różnice pomiędzy podziałem jądra komórkowego, czyli kariokinezą, oraz cytoplazmy, czyli cytokinezą to taki trochę śmieszny cel, no ale belwszy tak to zwykle ustawiają, zatem twój osobisty korepetytor tego nie może pominąć. I na koniec będzie już sprawa dużo ważniejsza. Mianowicie wyjaśnię ci dlaczego niektóre zaburzenia cyklu komórkowego prowadzą do powstawania komórek nowotworowych. A zatem plan dzisiejszej naszej domowej lekcji przedstawia się następująco. Po krótkim wprowadzeniu Właśnie. Przedstawię Ci istotę podziałów komórkowych i w tym kontekście porozmawiamy o replikacji DNA i dlaczego to jest takie ważne, właśnie w kontekście podziałów komórkowych. Następnie trzeba będzie przedstawić, wyjaśnić, czym jest cykl komórkowy i podzielić go na fazy. A te fazy to interfaza. Następnie faza M, czyli faza podziału komórki. Tu od razu trzeba poczynić ważne zastrzeżenie, mianowicie jest to materiał przeznaczony dla uczniów w zakresie podstawowym, zatem jeśli uczysz się w zakresie rozszerzonym, daruj sobie, bo tu są tylko elementarne informacje. Natomiast wracając do planu lekcji, pod koniec pojawi się właśnie ta analiza ważna, w której zadamy sobie pytanie, czy komórki dzielą się w kółko. Zresztą co to ma wspólnego z nowotworami też się wyjaśni. I na koniec zostanie nam już tylko podsumowanie. A zatem wiemy, co dzisiaj ma się dziać. No cóż, no i bierzemy się do roboty. Zacznijmy zatem od tego, że porozmawiamy o podziałach komórkowych i w tym kontekście o replikacji DNA. Czyli mówiąc krótko, wyjaśnijmy sobie, dlaczego w komórkach, szczególnie oczywiście tych, które przygotowują się do podziału, zachodzi replikacja DNA. Ale wszystko po kolei. Na początek proponuję przyjrzeć się. Krótko, selwetce niemieckiego uczonego XIX wiecznego to był Rudolf Wirchow, który w 1855 roku na podstawie swoich obserwacji zaczął popularyzować taką łacińską sentencję: Omnis cellula ex cellula. Tłumacząc to na język polski, każda komórka z komórki. Czyli mówiąc krótko, Wirchow stwierdził, że komórki powstają tylko z innych komórek. Spróbujmy to zweryfikować. Proszę bardzo, zatem. Pierwszy przypadek powstawania nowych komórek. Tutaj mamy komórki, które powstały przez podział wcześniej istniejącej. To jest komórka wyjściowa, macierzysta. Czemu może służyć taki mechanizm? A no, proszę bardzo, może służyć temu, że z jednej komórki zapłodnione rozwinie się cały wielokomórkowy organizm, który liczy wiele, wiele miliardów komórek. To nie jedyna opcja, ale chodzi o to, że to jest podstawowy mechanizm powstawania nowych komórek. A teraz mechanizm numer dwa, który nie jest już taki oczywisty. Otóż tu mamy komórkę nową, która powstała przez połączenie dwóch innych. Mam nadzieję, że kojarzycie się to już w tym momencie z zapłodnieniem. A zatem połączenie dwóch komórek prowadzi do powstania nowej komórki. Gdzie taki mechanizm można wykorzystać? Otóż jest on wykorzystywany w rozmnażaniu się płciowym. A zatem za Wirchowem stwierdzimy, że każda komórka z komórki to stwierdzenie jest całkowicie prawdziwe. Dodam jeszcze, że dlatego właśnie Wirchow jest uznawany za tego, który uzupełnił twórców komórkowej teorii budowy organizmu. Wracając zaś do naszych spraw, otóż pora teraz na omówienie czegoś, co moi uczniowie dawno temu nazwali problemem króla Salomona. Spójrz zatem na schemat, który przedstawia podział komórki. Powiedzmy sobie, że ona ma jakieś 100% DNA. Ma materiał genetyczny, ma komplet materiału genetycznego, który wystarcza jej do funkcjonowania. Teraz wyobraź sobie, że ta komórka dzieli się i jeśli podzielimy to sprawiedliwie, ten materiał, no to z tego by wynikało, to jest logiczne, że ta komórka będzie miała 50% DNA, ta będzie miała też 50% DNA. Teraz kolejny podział, ta komórka dzieli się, no i tutaj mamy już 25%, tu oczywiście też 25% i tutaj po podziale tej 25%, 25%. Jeżeli przeprowadzilibyśmy taką analizę jeszcze o kilka podziałów przesunęlibyśmy dalej, to wkrótce okazałoby się, że tak naprawdę po prostu nie ma z czego dzielić, dlatego że nawet Salomon z pustego nie naleje. Mało tego, można w domyśle przyjąć, że taka komórka, która ma niekompletny materiał genetyczny, no tutaj już mamy tylko 25% ilości wyjściowej, taka komórka będzie niezdolna do życia. A zatem ten problem, w cudzysłowie króla Salomona, trzeba w jakiś sposób rozwiązać. Jak? Spójrzmy teraz na takie założenie. Mianowicie przyjmujemy, że jeśli komórka macierzysta ma 100% DNA, Komórki potomne mają 100% DNA, te komórki, czyli już po drugim podziale, też mają 100% DNA, zatem wszystko jest w najlepszym porządku. Tylko tu pojawia się problem natury takiej, na no powiedzmy sobie, matematycznej, mianowicie dzielimy 100% na pół i mamy 100 plus 100. Tutaj też musimy podzielić 100, tak, żeby mieć dwa razy po 100, czyli trzeba zjeść ciastko i mieć ciastko. Otóż rozwiązaniem tego pozornego dylematu, jest prosta operacja. Ona polega na tym, że jeżeli tutaj podwoimy przed podziałem ilość materiału genetycznego, to jeśli to podzielimy na pół, to będziemy mieli dwa razy po sto. Jeśli ta komórka, przygotowując się do podziału, podwoi ilość materiału genetycznego, wszystko będzie w porządku. W tej komórce dokładnie tak samo. I w ten sposób dochodzimy do podstawowego problemu. Tutaj, tu, w tym miejscu musi mieć miejsce podwojenie. Replikacja, czego? Podwojenie? Replikacja DNA, bo DNA jest materiałem genetycznym. Spójrz zatem teraz na pewną animację, która przedstawia cały proces w taki bardzo, ale to bardzo prosty sposób. A zatem, proszę bardzo, rozpoczynamy odtwarzanie. Mamy dwuniciową cząsteczkę DNA. Uwaga, rozdzielamy obie nici i do każdej z nich dobudowujemy zgodnie z zasadą komplementarności. Nowe nukleotydy, które tworzą nową nić. Poczekamy jeszcze chwileczkę i zwróć teraz uwagę na dwa bardzo ważne elementy. Mianowicie, tutaj mamy nić, nazwijmy to umownie starą, tutaj mamy drugą starą. Ja tak nieładnie je zakreślam, ale mam nadzieję, że wiesz o co mi chodzi. I teraz zauważ, że ta nowo zsyntetyzowana nić, ona jest komplementarna. I ta nowo zsyntetyzowana nić, która jest komplementarna, to wszystko powoduje, że ta cząsteczka, po naszej nowa cząsteczka, po naszej lewej stronie, ona jest dokładnie taka sama, jak ta cząsteczka po naszej prawej stronie. A zatem możemy teraz przejść do swoistego podsumowania. Na czym polega ogólnie mechanizm replikacji DNA. Proszę bardzo, dwuniciowa cząsteczka. Dwie niebieskie nici, to jest ta stara macierzysta. Tutaj mamy niebieską, zieloną, nową. Tutaj mamy drugą nić starą, macierzystą, niebieską i zieloną, nową. A zatem ten schemat rzeczywiście przedstawia ideowo, oczywiście, samą istotę replikacji DNA. A teraz spójrzmy na to od strony troszkę innej. Mamy zapis literowy. Jak wiesz, można sekwencję DNA przedstawiać w postaci liter. I teraz mamy tak, starą nić umownie, czyli AT, GC i tak dalej, to jest sekwencja nukleotydów. Tu nić komplementarna, stara, T, A, C, G i tak dalej. I teraz, proszę bardzo, tutaj mamy ATTA, czyli trzymamy się, za przeproszeniem, zasady komplementarności. Stworzyliśmy nową cząsteczkę, niebiesko-zieloną. Tutaj też mamy nową cząsteczkę, niebiesko-zieloną. I te nici, jeżeli porównamy ze sobą, są identyczne. Mało tego, one są identyczne ze starą cząsteczką, z cząsteczką wyjściową. A zatem mamy tutaj dwie repliki, identyczne kopie, które teraz trzeba będzie tylko podzielić do komórek nowych, jedną do jednej komórki, drugą do drugiej i będziemy mieli możliwość sprawiedliwego podzielenia tych 200% na dwa razy po 100. Nam zaś teraz pozostaje jeszcze zapisać, czym jest replikacja DNA, czyli proces, w którym cząsteczka DNA ulega skopiowaniu. Moglibyśmy powiedzieć, że podwojeniu. Podczas replikacji nici cząsteczki macierzystej są oddzielane, widziałeś to na animacji i do każdej z nich dobudowywana jest nowa nić zgodnie z zasadą komplementarności. Powstają zatem dwie identyczne cząsteczki. I teraz, wyposażeni w taką wiedzę, możemy zmierzyć się, jeśli tak można powiedzieć, z problemem podziałów komórkowych. Zgodnie z zapowiedzią przejdziemy teraz do wyjaśnienia sobie, czym jest cykl komórkowy i co się nań składa. A zatem na początek po prostu na wprost. Definicja. Cykl komórkowy to ogół zdarzeń w komórce prowadzących do jej podziału na dwie komórki potomne. Zatem proszę bardzo, mamy taki schemat, tu widzimy komórkę, która, o właśnie, przechodzi różnego rodzaju, jakby to powiedzieć, procesy, to są różne wydarzenia i ogół tych wydarzeń prowadzi do podziału na dwie komórki potomne. Często cykl komórkowy nazywa się też cyklem życiowym, i wówczas mówimy, że jest to okres od jej powstania do zakończenia podziału lub do śmierci komórki. A teraz podział cyklu komórkowego. Nasz schemat zmienił się, jak widzisz, zaczynamy go pomału wypełniać i to będzie nasze zadanie zresztą na tej lekcji. A zatem podzielimy sobie cykl komórkowy generalnie na takie dwa duże etapy, a właściwie fazy. Najpierw mamy zatem interfazę, proszę bardzo, to są te wszystkie zdarzenia, które tutaj zaznaczyliśmy na niebiesko. Zauważ od razu, że interfaza stanowi główną część cyklu komórkowego, a potem mamy, to zielonym kolorem zaznaczyliśmy, fazę M, czyli podział komórki. Ostatecznie wszystko kończy się tym, że powstają dwie komórki potomne. I teraz, ponieważ mówimy tu o podziale komórki na dwie potomne, to mamy na pewno do czynienia z mitozą. A zatem faza M to mitoza rozumiana tu jako podział jądra komórkowego i podział cytoplazmy. Pozostaje mi jeszcze w tym momencie przypomnieć Ci, że tak naprawdę tych podziałów jest więcej, to znaczy mówię o rodzajach podziałów. Zatem, proszę bardzo, podział komórki rozumiany jako podział jądra komórkowego, mitoza, o tym już mówiliśmy, i podział cytoplazmy, czyli kariokineza plus podział cytoplazmy, natomiast teraz wypadałoby przypomnieć, że jest jeszcze taki podział, który nazwano mejozą i ona też może być rozumiana jako po prostu sposób podziału jądra komórkowego, ale także jako sposób podziału całej komórki, czyli kariokineza plus cytokineza. I to trzeba wyraźnie odróżniać. Mejozą zajmiemy się na następnej lekcji, natomiast teraz zajmiemy się mitozą, czyli kariokinezą i cytokinezą prowadzącą do powstania dwóch komórek potomnych. Omawianie cyklu komórkowego rozpoczynamy oczywiście od interfazy. I tu bardzo ważna sprawa. Otóż będziemy teraz przedstawiać tylko zagadnienia najprostsze, które zostały przedstawione w podręczniku do zakresu podstawowego. Jeśli uczysz się w zakresie rozszerzonym, no cóż, to będzie trochę, nawet powiedziałbym więcej niż trochę za mało. No, ale jeśli nie uczysz się w zakresie rozszerzonym, zatem voila. Cykl komórkowy i interfaza. Otóż na naszej. Grafice na naszym schemacie widać, że on został podzielony tak naprawdę na takie trzy okresy. To są fazy, albo właśnie okresy, i one mają swoje charakterystyczne nazwy. Mamy zatem fazę G1, S i G2. Jak się domyślasz, tu będziemy mieli G1, tutaj S, a tu G2. Dlaczego G? Dlatego, że angielskie gap oznacza przerwę. A zatem faza G1 to jest jakaś przerwa pierwsza, a G2 to jest jakaś przerwa druga. Przerwa w czym zaraz się wyjaśni. Zatem zaczynamy od tego, że komórka powstała w drodze podziału innej, już istniejącej. Na ogół tak się właśnie dzieje, i teraz właśnie ta komórka zaczyna interfazę. Co się tutaj będzie działo? W fazie G1 następuje wzrost komórki i on jest związany z intensywną syntezą białek. Natomiast nie jest syntetyzowane DNA. I stąd jest to G, to jest gap, czyli przerwa w syntezie DNA. Jest to przerwa pierwsza. Po przejściu fazy G1 komórka w taki umowny sposób, bo tutaj nie ma żadnej specjalnej granicy, w razie komórka na podstawie pewnych sygnałów biochemicznych przechodzi do realizacji fazy S. Nazwa S bierze się stąd, że w tym czasie jest syntetyzowany DNA. Czyli to tutaj ma miejsce, replikacja DNA. Natomiast w tym czasie synteza białek, szczerze mówiąc, bardzo mocno się zmniejsza. I teraz po replikacji, po zreplikowaniu materiału genetycznego, komórka przygotowująca się do kolejnego podziału przechodzi fazę G2. Tutaj znowuż nie syntetyzujemy oczywiście DNA, natomiast syntetyzujemy białka z tym, że teraz już tylko te, które związane są, jakby to powiedzieć, z obsługą samego podziału. A zatem jeszcze raz, G1S G2. Czyli po prostu wzrost, replikacja, przygotowanie do właściwego podziału. Tyle jeśli chodzi o interfazę. No, może jeszcze pokażmy zmianę liczby cząsteczek DNA albo ilości DNA. To jest tak zwana liczba C. W komórce diploidalnej liczba cząsteczek DNA w jądrze komórkowej wynosi 2C. I teraz. W fazie G1 ona się oczywiście nie zmienia, bo tutaj nie ma replikacji. Natomiast na naszym wykresie, o teraz, proszę bardzo, Ilość materiału genetycznego zwiększyła się dwukrotnie. Mamy tutaj replikację. Zatem liczba cząsteczek DNA albo ilość DNA wynosi teraz 4C. Jest to oczywiście dwa razy więcej. No i teraz faza G2. Tutaj oczywiście nic się nie dzieje, jeżeli chodzi o liczbę cząsteczek DNA. I spójrz teraz na trzy małe reciny, które przedstawiają komórki. Może powiększmy sobie ten fragment, ten fragment schematu. O, proszę bardzo. Tutaj widzisz komórkę. Która ma cztery cząsteczki DNA. Jest to taka komórka, powiedzmy sobie, modelowa. Takie coś istnieje też w rzeczywistości. Cztery duże cząsteczki DNA. I to jest liczba 2C dla takiego organizmu konkretnego. Teraz, po replikacji tutaj widzisz, że mamy już osiem cząsteczek DNA. Każda nitka ma swoją drugą nitkę. Myślę, że bardzo łatwo to można zauważyć. W momencie, kiedy kończymy G2, tu się cały czas nic nie dzieje. Zatem mamy taką sytuację, że komórka przygotowana do podziału ma podwojony materiał genetyczny i potem, tak jak już mówiłem przed chwilą, to trzeba będzie teraz tylko podzielić. Proste? Mam nadzieję, że nie stanowi to żadnego problemu. A zatem będziemy mogli już przejść do omówienia samej mitozy. Przed Tobą teraz krótka, bardzo krótka, przypominam, charakterystyka fazy M. Proszę bardzo, więc dzielimy sobie mitozę rozumianą jako kariokinezę na fazy. Tutaj znowuż mamy taką sytuację, zwróć uwagę, że fazę dzielimy na fazy. No ale taką nomenklaturę przyjęto, zatem proszę bardzo. Mitoza składa się z czterech charakterystycznych faz. Pierwszą nazwano profazą, drugą metafazą, Trzecia faza to anafaza i wreszcie telofaza, i całość kończy podział cytoplazmy. Na naszym schemacie zatem pojawiły się te nazwy o właśnie w tym miejscu. I teraz, ponieważ jesteśmy w zakresie podstawowym, podkreślam to po raz kolejny, nasza analiza jest bardzo, ale to bardzo uproszczona. Przedstawiam Ci zatem tylko schemat taki zbiorczy, grafikę zbiorczą, która pokazuje to, co dzieje się w profazie, później metafazie, anafazie, telofazie. A tu już mamy podział cytoplazmy. Ale po kolei. Co dzieje się w profazie? Otóż w profazie ma miejsce pakowanie materiału genetycznego. To co widzisz tutaj o, na, na grafice, to są już chromosomy. Jak widać, każdy chromosom składa się z takich dwóch połówek, mniej lub ściśle połączonych no, zawsze są połączone w tym momencie. Każda z tych połówek to jedna chromatyda czyli każdy chromosom składa się z dwóch identycznych chromatyd. Jedna chromatyda Zawiera jedną wielką cząsteczkę DNA, a jak się już zapewne teraz domyślasz, druga chromatyda zawiera bliźniaczą cząsteczkę DNA. Oczywiście do tego dochodzą jeszcze różnego rodzaju białka. Zatem każdy chromosom składa się z dwóch identycznych chromatyd. I proces kondensacji chromatyny do chromosomów ma miejsce właśnie w profazie. Później mamy metafazę. To jest coś, co ja kiedyś nazywałem takim. Układaniem materiału genetycznego. Chodzi o to, że chromosomy układają się w środku komórki, o tutaj widzisz to na grafice. Dzięki temu ich rozdział będzie po prostu dużo łatwiejszy. I sam ten rozdział, czyli chromosom pęka i połówka, jedna chromatyda odciągana jest w tym kierunku, druga w tym. I w tym momencie taka chromatyda zaczyna się już nazywać chromosomem potomnym. I to bardzo dobrze widać tutaj. Zatem anafaza to jest. Faza rozdzielania materiału genetycznego. Do tej części komórki wędrują te chromosomy potomne. Zwróćcie uwagę, one są już pojedyncze. A do tej części komórki wędrują te. I to jest grupa chromosomów potomnych, a to jest druga identyczna. Zatem w telofazie pozostanie nam już tylko rozpakowanie materiału genetycznego. Tu pokazujemy na rycinie, że chromosomy zaczynają pomału się despiralizować, dekondensować. One przyjmą postać. Włóchnistą po prostu chromatyny. I to dzieje się w telofazie. Widać też, że tutaj odtwarza się otoczka jądrowa w tym miejscu i w tym, dlatego, że ostatecznie powstaną dwa jądra komórkowe. A zatem telofaza to rozpakowanie. Czyli mówiąc krótko, spakować, ułożyć, rozdzielić, rozpakować, i w ten sposób powstaną dwie komórki, które mają identyczny materiał genetyczny. Dwie identyczne komórki potomne. Zatem, proszę bardzo, jeszcze definicja. Sposób podziału jądra komórkowego, w wyniku którego powstają dwa jądra potomne o takiej samej liczbie chromosomów, jak w jądro macierzyste. I tak jak już mówiłem, w szerszym ujęciu termin mitoza oznacza sposób podziału całej komórki. Czyli w tym momencie będziemy mówili o podziale komórki na dwie komórki potomne. I przypomnę jeszcze raz, że te komórki są identyczne w stosunku do siebie i identyczne z komórką wyjściową. A na koniec zerknijmy jeszcze na inną grafikę, która pokazuje etapy cyklu komórkowego. Zatem tytułem przypomnienia: G1, S, G2, tutaj, tutaj przepraszam, mamy G2. Jak widać, w S nastąpiła replikacja, czyli tu mamy 4C w komórce przygotowanej do podziału, a ponieważ rozdzieliliśmy materiał genetyczny, idealnie równo po połowie, zatem każda z tych komórek ponownie, jeśli tak można powiedzieć, ma. 2C cząsteczek DNA. A zatem, jeszcze raz, te dwie komórki są identyczne ze sobą i takie same jak komórka wyjściowa. Jeżeli teraz zajdzie kolejny cykl komórkowy, wszystko to się po prostu powtórzy. Nasze spotkanie pomału dobiega końca. Myślę, że cieszysz się bardzo. Natomiast pozostaje ta ważna kwestia, o której mówiłem na początku. Zatem zastanówmy się, czy komórki dzielą się w kółko? I teraz spójrz na pewien schemat. Otóż, ten, tę część jego znasz. Tutaj mamy komórkę, interfazę, okres przygotowań, podział. Powstają dwie komórki potomne. I to może się za przeproszeniem kręcić w kółko wielokrotnie. I rzecz polega na tym, że zdecydowana większość komórek. Nie może dzielić się za przeproszeniem w kółko. Jest pewien limit podziału. Komórki dzielą się określoną ilość razy, po czym starzeją się i obumierają. Z tym, że limitem highflika zajmą się ci, którzy uczą się w zakresie rozszerzonym. Tobie natomiast w tej chwili potrzebne jest tylko wiedzieć to, że większość komórek po prostu. Po pewnej liczbie cykli podziałowych, cykli komórkowych, po prostu starzeje się i obumiera. Tutaj też pokazujemy po drodze jeszcze jedną rzecz. Otóż część komórek po podziale powstających, one mogą się różnicować. I stąd z takiej komórki na przykład rozwinie się komórka nabłonkowa albo komórka mięśniowa, czy też komórka nerwowa. I niektóre komórki, powtarzam, niektóre, nie wszystkie, mogą takie odróżnicowane, zróżnicowane, mogą później także, jakby to powiedzieć, wrócić na podstawie, na skutek pewnych sygnałów biochemicznych, mogą podjąć aktywność podziałową. Zatem mamy tutaj cały szereg możliwości, ale chciałbym tutaj bardzo wyraźnie podkreślić, jeśli chodzi o zdecydowaną większość komórek, w naturze one dzielą się tylko określoną ilość razy, a potem, a potem następuje ich śmierć. Natomiast co będzie, jeżeli zwykłe komórki, które mają ten, jakby to powiedzieć, limit podziału, nie będą tego limitu szanować? Otóż takie cechy mają właśnie komórki nowotworowe. To są komórki, w których dochodzi do mutacji, najczęściej pod wpływem pewnych czynników, tak zwanych czynników mutagennych, o których porozmawiamy w przyszłości. I te czynniki powodują generalnie zaburzenia w mechanizmach kontroli cyklu komórkowego, dlatego że cykl komórkowy, podlega mechanizmom kontrolnym. Komórka nie dzieli się wtedy, kiedy chce i nie robi się tam byle co, tylko są pewne mechanizmy, oczywiście chemiczne, biochemiczne, które tym wszystkim sterują. Jeżeli te mechanizmy ulegną zakłóceniu, właśnie pod wpływem czynników mutagennych dojdzie do mutacji, no i nie wdając się w szczegóły, po prostu to się wszystko rozsypie, kontrola tego całego systemu, wówczas komórki nie podlegają prawidłowemu różnicowaniu i stale się dzielą. To nie są normalne komórki, ale stale się dzielą. To jest zasadnicza cecha komórek nowotworowych. One zerwały się z paska i robią za przeproszeniem to, co chcą. A ponieważ takie komórki są generalnie rzecz biorąc nieprawidłowe, one się nieprawidłowo formują, zatem wywołują choroby. Groźne choroby nowotworowe. I tutaj pokazujemy taki początkowy stan zmian nowotworowych w skórze człowieka. To jest preparat oczywiście mikroskopowy, który musi badać histopatolog, czyli taki specjalista, który zajmuje się zmianami patologicznymi, czyli chorobowymi w tkankach. A zatem większość komórek podlega rygorom kontrolnym, natomiast niektóre niestety nie i to są właśnie komórki nowotworowe. Pozostało nam już tylko podsumowanie. Zatem krótko, żeby się nie męczyć, no w końcu nie jesteśmy w zakresie rozszerzonym, powiemy, jeśli chodzi o cykl komórkowy i mitozę, że komórki powstają tylko na drodze podziału innych komórek, omniscelula, celula. Podział komórki obejmuje podział jądra i podział cytoplazmy. Wyróżnić można dwa rodzaje podziału jądra komórkowego, mitozę oraz mejozę. Dalej zauważmy, że mitoza jest częścią cyklu komórkowego który obejmuje wszystkie procesy w okresie od powstania komórki do zakończenia jej podziału na dwie komórki potomne. Cykl komórkowy rozpoczyna się interfazą, po niej następuje podział mitotyczny, czyli mówiąc krótko mitoza, oraz podział cytoplazmy, czyli mówiąc krótko cytokineza w tym momencie. Interfazę podzielono na trzy charakterystyczne fazy okresy. G1 to jest faza wzrostu komórki, dalej S, faza S, czyli faza replikacji DNA i wreszcie faza G2, to są bezpośrednie przygotowania do podziału. G, przypominam, jest skrótem od angielskiego gap, czyli przerwa w syntezie DNA. I jeszcze raz podkreślmy, że w fazie S ilość DNA w jądrze komórkowym ulega podwojeniu, ma miejsce tutaj replikacja. Zatem zwiększa się ilość cząsteczek, liczba cząsteczek DNA z 2C do 4C. Mitozem zaś podzielono na następujące fazy. Profazę, metafazę, anafazę i telofazę. I jeszcze raz przypomnę: spakować, ułożyć, rozdzielić, rozpakować. Rozdzielanie cząsteczek DNA w mitozie powoduje, że komórki potomne, te powstające po podziale, zawierają ilość DNA równą 2C. Przy założeniu oczywiście, że komórka macierzysta też ma 2C cząsteczek DNA. Zatem pozwolę sobie już w tym momencie zauważyć, że jeżeli na przykład komórka somatyczna człowieka ma 2n równe 46, to po podziale mitotycznym komórki potomne też będą miały 2N równe 46 chromosomów. Ale można też powiedzieć, że będą miały 2C równe 46 cząsteczek DNA jądrowego. I dalej. Mitoza zachodzi w komórkach somatycznych ciała zwierząt i w większości komórek ciała roślin. Mam nadzieję, że nie jest to dla ciebie żadna nowość. I już zupełnie na koniec. Komórki, które przestają się dzielić, w cudzysłowie wychodzą z cyklu komórkowego i ulegają różnicowaniu. Stąd mówimy, że pozostają w fazie G0, w fazie spoczynkowej względem aktywności podziałowej. Uff, dojechaliśmy za przeproszeniem do końca. Zatem dziękujemy Ci za udział w tej lekcji i zapraszamy na kolejną, która będzie poświęcona głównie Mejozie.